Idzie? Mhm. Witajcie w drugiej części filmu o kombinacjach jedynek i dwójek. Zachęcam do przeczytania całego artykułu w marcowym wydaniu magazynu Perkusista. Zacznijmy od przypomnienia sobie tego, co było w części pierwszej. Ćwiczenie oparliśmy na dwóch kombinacjach, jedynka i dwójka, czyli prawa, lewa, lewa, i jedynka i dwie dwójki, czyli prawa, lewa, lewa, prawa, prawa. Początkującym perkusistom proponuję rozegranie tych patternów także w równych ósemkach. Wszystkie kolejne, nowe ćwiczenia oparte będą na kombinacji jedynki i trzech dwójek. Zagrajmy go teraz w pulsie szesnastkowym. Pozwoli nam to wykorzystać go do budowania przejść. Pozwólmy, aby motyw ten sam się napędzał. Domknijmy teraz pattern, który zagraliśmy szesnastkami w takcie 4/4. Będzie to już gotowy schemat do budowania przejść. Zagrajmy teraz naszą kombinację zapętloną w triolach ósemkowych. Domykamy teraz figurę graną triolami ósemkowymi w takcie 4/4. Zmieści nam się tylko jedno powtórzenie tej kombinacji. Potem dodajemy jeszcze trzy dźwięki z nowego powtórzenia i uzupełniamy dwoma uderzeniami naprzemiennymi. Kolejnym wariantem rytmicznym tej figury będą triole szesnastkowe.
takcie 4/4 zmieszczą nam się trzy powtórzenia tej figury oraz trzy dźwięki, które będą ją uzupełniać. To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia za miesiąc. Zagrajmy go teraz w pulsie szesnastkowym. Pozwólmy, aby pattern ten rozpędzał się sam, żeby sam napędzał nam to, co gramy. Pozwólmy, aby pattern grał sam, aby sam się napędzał. Jeszcze raz. Pozwólmy, aby pattern ten sam się napędzał, aby sam nabierał. Napijmy się. Pozwólmy, aby motyw ten sam się napędzał. Cokolwiek to znaczy. Domykamy tą figurę. Wiesz, jak wyglądasz? No. Jak miodek.